Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! I dzisiaj witam was już w piątym bodajże, już tak, piąty odcineczek z WWE My Career. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy już mieć scenariusze związane z bitwami, z pretendentami do naszego pasa NXT Championship. Jak pamiętacie, ostatnio zdobyliśmy od Zdupy Ruda ten prestiżowy, przepiękny pas. I słuchajcie, zmieniłem sobie tam dosłownie z kilka ruchów. Odblokowałem też sobie po 25 tych V-dolców, Virtual Coinsów, nie wiem jak to się nazywa w tej grze, Virtual Currency chyba. I trochę zapoznałem się z klawisz, logo jeszcze bardziej, ale nie na 100%. Wiem troszkę więcej, jakie ruchy wykonać, ale ich oczywiście nazw nie pamiętam na pamięć. Po prostu. Jako signature move'a mam sit out power bomb, a jako finishera mam end of herd egg. End of herd egg. Herd, serce, egg. Nie wiem, ale to jest jako jedna nazwa. Coś ten deseń, ale nie potrafię rozwinąć, bo to jest nazwa ruchu. Prawda? Więc odpaliłem sobie raz Road to Glory, bo chciałem sobie może zdobyć Virtual Currency, potestować, czy może jakieś ruchy mi będą pasowały, czy wszystko to się klei, jednakże nikt nie gra w tę grę praktycznie na PC-cie, więc niestety nie wyszukało mi przeciwnika i zagramy sobie teraz w karierę. Publika już tam szaleje, kończy się ładowanie. I tak, na tym, w tym właśnie momencie skończyliśmy galę, mam nadzieję, bo ja zrobiłem Alt F4. Tak, zapisało mi fakt, że Rocky defeated Zdupy Root. Dobrze, nagle Matt Bloom chce ze mną gadać, a wcześniej nie, ja tam czasu nie mam, kurczę, zmieniłeś pozycję. Nie stoisz tam przy krześle, tylko tu. Cześć dzieciaku, jej, czyli wierzyłeś we mnie od początku. Tak, to jest to, co chciałem zrobić od samego startu. Ale najpewniej zaraz mi powie, że to teraz ja będę celem wszystkich i tak dalej, prawda? Muszę wciąż robić takie same dobre mecze, robić dobre decyzje. No i pracować nad moją opinią publiczną, że tak powiem. I być może kiedyś będę main eventował w WrestleManie. Ho, ho! A co to za głupia gala, kurczę. No dobra. Okej, okay, jak pamiętacie, już zaczynamy trochę grać rolę heala. Nie wiem, czy rola tego złego będzie mi się sama update'owała w postaci, czy muszę sobie w personal information sam manualnie zmienić sobie rodzaj, wiecie, że publika na mnie buczy, a nie cheeruje, no nie? Więc mam nadzieję, że to się zautomatyzuje, ale już powoli będziemy tymi złymi. O to mi chodziło od samego startu, od pierwszego odcinka, żeby po zdobyciu pasów NXT, czyli dosyć szybko, bo w czwartym odcinku, już zacząć być tym złym. Nie podoba mi się ten, jak mu... No, ten producer. I wyrażę szczerą opinię o nim. No tak, dobry, na pewno. A on go będzie bronił. Ale mi w sumie gratuluje. I jest ze mnie dumny. No dobrze, panie Bloom. To co, teraz pewnie do garażu. To ja do garażu. Zauważyłem zdecydowanie jedną rzecz. W online gra działa jak gówno. Jak zauważyliście, często 30 FPS-ów, takie ścinki. Jak nagrywam, no to jest tak w miarę płynnie, powiedzmy. Więc tak da się grać. Więc jeżeli będziecie oglądać karierę, to zauważycie. Jeżeli będziecie oglądać odcinki z ekipą, no to też to zauważycie. Dobra, widzimy się za chwilę. To już się zaczął grudzień. Side quests provide you with optional goals. Aha, które mogę robić co tydzień. Okej. I mogę dzięki temu zdobywać te V-dolce, prawda? Dobra. A od teraz mam rozmawiać z gwiazdami NXT. Spoko, speak with nearby superstars. Może teraz dopiero będę miał jakieś takie poboczne scenariusze i główne. Do tego ludziska zauważcie jedno. Zrobiłem sobie, no tak po prostu, no nie tak z dupy głupio, ale niechaj będzie lepszego pomysłu. Nie miałem koszulkę. I działa to tak, w ogóle pod pachą mi przechodzi ta koszulka, jak widzicie, wytyfy. Działa to tak, że jeżeli zrobię sobie koszulkę, czyli teraz, będę z nią wchodził w ringu, to podobno sprzedaż koszulek wzrośnie w grze i dzięki temu, wiecie, hajsy, no nie? I już usunąłem kurtkę i koszulkę z motywów w walce, czyli będę walczył tylko w spodenkach. Spokojnie, majtki pod spodniami wciąż są. Okej, okay, oh no!
Oh no! A talk? Okej. Jeżeli będzie miał side questa, dobra. Company Man? Okej, to są dwa różne scenariusze. Jeżeli będę rozmawiał z Company Manem, będzie zawsze na górze po lewej, to dzięki temu będę dostawał punkty do Influence. Czyli do bycia też bardziej Company Man. Tak samo z Fan Favorite. Jeżeli będę z tymi gadał, to dostanę Popularity i będę bardziej Fan Favorite. Oba paski mają 10 poziomów, jak pamiętam. Wiecie, exp, no i level up i tak dalej. I każdy level daje mi coś. Na przykład przy pierwszym levelu Fan Favorite będę mógł gadać z Renee Young, jeżeli nie będę w jakimś scenariuszu, prawda? Będę mógł tak rozpoczynać scenariusze pewnie z gwiazdami i tak dalej. Cześć, 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 o tam u ciebie, on jest fan favorite, okej. Okay. Publika czuje się tutaj znudzona, what the fuck? Czy mogę ich dobrym promo tutaj pobudzić? Okej, okay, no i tak, myślę, że i tak bym wykonał jakieś promo w ringu, prawda, jako pierwszą rzecz. A czemu tego nie zostawisz dopiero w ringu? Muszę zdobyć 150 punktów. Okej, okay. Dostanę popularity plus 40. To jest chyba spoko, ale attribute point 1 dostanę. To mi się bardzo przyda, to mi się bardzo przyda. Tylko mam nadzieję, że plus 1 attribute point, ale nie, że jeszcze tysiaka wydam, prawda? Jeżeli wezmę side questa, to będę miał go na ekranie. I mogę go też porzucić w razie, w Boże, te włosy jego. Okej, okay, spoczko, ja bym sobie jeszcze pogadał z innymi. Aha, czyli już albo już nie mogę. DIY! Tam jest Gaugano, a tu ten skurwiel Ciampa. Cześć! Czy ty masz sidequesta dla mnie? On też fan favorite. A ten pewnie chce ze mną walczyć w ringu. Albo i nie. Chyba nic jednak. Baron Blade, tak, ten producent, on jest chujem. O, tu już inna kascenka, bo już Gargano. Nie ma czasu na to. Okej, okay. Znaczy nic nie zrobię. Coś mi się wydaje, że jak już wziąłem jednego questa, to już tyle. To już nie mogę sobie wziąć więcej, czyli już przyjąłem na klatę, że będę sobie promo robił w ringu. I w sumie to jest akurat dobra rzecz, bo to chcę zrobić. W locker room nikogo nie ma. Ja jeszcze wiecie co? Pójdę sobie do Authority. O, tutaj są, ale chciałem do drugiego biura. Czy triplak będzie? Hunter Hearst Helmsley, gdzie ty jesteś, kurde? Poszukam go gdzieś dalej. Dobra, jest drugie biuro. Czy ktoś będzie, czy jednak oni nigdy nie przychodzą? Tylko raz był tutaj. Trudno. O, Sanity, Eric Young, cześć. A tu kolejny locker room. I tutaj też o dziwo nikogo nie ma. No dobra, no to już pewnie. No pogadam z nim, to jest i tak ostatnia osoba, z którą mogę pogadać. Spoko. Okej, okay. Nie masz mi nic do powiedzenia. Dzięki wielkie. Wow, dlatego była możliwość gadania. Dobra, watch me match card. Czy znowu będzie No Way Jose? Jeszcze nie zobaczyłem. Czy będzie znowu No Way Jose jako promo i później z Wolfem walczył? Strong z Wolfem. Dobra, nie ma na gali. I to pewnie, że ja sobie wezmę Show Closer promo. Jestem nowym mistrzem, to ja nie będę w środku gali przed jakimś takim meczem, kurczę, typowym. A jednak publika jest dzisiaj szalona, no dzięki. Muszę zdobyć 150 punktów. No dobra, czyli z góry wziąłem promo, ten mi znowu mówi o 150 punktach. Okej. Okay. Teraz pewnie mogę wybrać miejsce. Ej, nie, 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 nie! No ja jestem mistrzem! Halo! Jakim prawem ja jestem w środku tego? Ej, no dobra, ostatnio Ciampa chyba robił promo w środku gali jeszcze przed main eventem, chyba ta. Dobra. Welcome everyone, Michael Cole nas przywitał i teraz zaraz będziemy gadać. Rzucę jakieś takie typowe złe promo, znaczy złe w takim sensie, że będę tym złym, postaram się. Będę jak zwykle tak na szybko sobie tłumaczył, oczywiście, że będę znowu zasłaniał kamerką część tekstu pewnie, nie będę zdążał tłumaczyć. Więc dlatego mnie kochacie, prawda? I zaraz zobaczymy, jak to w ogóle wypadnie. Czy ktoś zainterweniuje w moim promie? To jest chyba jakaś możliwość. Nie, no, publika mi jeszcze klaszcze. Dobra. I want some silence, dobra. Haha, macie się zamknąć, ja tu wygłaszam promo, wy macie siedzieć cichutko.
Czy dobrze wybrałem? Chyba dobra. What the fuck? Co on tam gadał? Tak, ja nie gadam ustami, ja gadam pięściami. Jakkolwiek mogę tak to uznać, no nie? A zarząd się mnie boi. Kombo! Jestem najlepszy w tym biznesie, tak. Mówię tak realistycznie i mówię jako ten zły. Czy ja słyszę Taunt Ricochet? What? To nie jest prawda. Tak, idzie ostro, idą punkty. No wciąż mówię o tym, że jestem najlepszy i będę przyszłością. Ale szukam wyzwania. O tak. O tak. I tyle? What? I to tyle wytyfy. Ale zdobyłem 163 punkty. O Jezu, to, czyli 150 punktów to jest połowa paska. Fuck! No to spartoliłem trochę, bo mogłem zdobyć więcej. To ja nie wiem, czym ten niebieski pasek był w takim razie. Ale dostałem 122 punkty, popularity 8, influence 12, ale jeszcze za sidequesta dostanę na pewno zaraz. Poszło, udało się. Kurde, na pewno chcę jeszcze dzisiaj stoczyć jakąś walkę. Wystosowałem wyzwanie. Ciekawe, kto odpowie. Szczerze nie wiem. Przypominam, nie oglądałem jeszcze nigdy u nikogo kariery z 2K18, więc nie wiem, kto tu się pojawi. Czy może z dupy Root? Ktoś inny? Jak oceniasz, panie? Znowu będziesz taki, oj, słabo, słabo. On ma jedną animację, nie rozumiem tego. Nie, pochwalił. Mam takie momentum utrzymać dalej. Okej, okay, udało mi się. Locker Room Rookie dostałem osiągnięcie na Steamie. Dostałem to, co miałem. No spoko. W sumie jest 300 końców, no i tam popularity i tak dalej. O, mam Fine Favorite level pierwszy. Yeah! Czyli to oznacza, że będę mógł rozmawiać z Renee Young. Będzie mogła ze mną przeprowadzać wywiady, kiedy w sumie będę... Ciao? No dzięki! Buty dostałem, czapkę dostałem i kilka końców. Wow. Podczas rozmowy z nim oczywiście, no nie? Super. Aj, to tyle. Mam opuścić arenę. No dobra, już pewnie tutaj... A, pusto się strasznie zrobiło, bo już pogali. No dobra, widzimy się za chwilę. Tydzień 2 grudnia, zaraz się kurczę kończy rok. To tam jest Bailey? Nie, to nie jest Bailey. A Cam? Porozmawiam z tobą, bo ty pewnie będziesz chciał coś ode mnie. Donuts? Co to jest? Co to znaczy? Okej, okay, ty nic nie będziesz mi dawał, super. Ty co mi dasz? Kim ty jesteś? Cheryl. Dzięki. Nie jesteś superstar, what the fuck? Te lagi po rozmowach takie, no nie przez pół sekundy, to jest... Wow, tragedia jakaś. O, kogo my tu mamy? No cześć. Będziesz chciał rewanż? Haha. Say no more. Aha, nie. On szuka kogoś, w walce którego zainterweniuje, tak? I... Dobra, zaczyna się pojawiać logika scenariuszy w karierze. Teraz mam za... Dobra. Teraz mam zainterweniować w walce. Super, czyli nie mogę sobie na spokojnie zawalczyć, tylko muszę interweniować w czyjejś walce, tak? Dzięki. Tylko pytanie jeszcze w czyjej. Może na minimalny plus będzie... To... Hideo. Dobra, nara. Będzie to, że dostanę nowego przeciwnika? Cokolwiek? Tak, mam wygrać bitkę przed walką, no nie? Tylko teraz pytanie, czy ja sobie mogę wybrać przeciwnika, czy... nie. Ej, co? Co to za gala taka wielka? What the fuck? Show opener, middle card promo. Jezu, kiedy NXT takie duże jest? To ja nie wiem. Nie mam do wyboru.
Jezu, ja nie mam do wyboru interwencji. To znaczy, że nawet nie wiem, w której walce zainterweniłem. Może Galgano sobie zaatakuje. O cię wpytę, Johnny Galgano i ten skurwielciampa. To ja sobie zainterweniuję w ich walce. Teraz pytanie kogo? Oj, jako że moja postać jest... Nie wiem, czy to dobrą, czy złą, kogo ja zaatakuję. Na zlecenie tego złego to Galgano. O kurde, ej, robi się ciekawie. Ta. Ej, zobaczmy, czy będę miał run-in przy jego wejściówce. Najpewniej tak, jeżeli tak, to ja chcę jego zaatakować, bo w sumie scenariusz z nim bym poprowadził, no nie? Tak, mogę jego. Yeah, Hiroki baby! Okej, w końcu. I znowu on mnie zaatakuje? What the f... Yes, running bulldog, super. No to panie. Okej. I lecimy. I finisher. I jest sit out powerbomb, super. Ale jeszcze bym mu coś porobił, o ile mogę. W barykadę go mogę tutaj wziąć? Nie. Op. Ale ja bym go sobie, wiecie, gdzie wziął, wyrzucił tam... Po lewej stronie. O, 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 coraz bliżej. Coraz bliżej. O ile to będzie miał rację bytu. O ile to się uda. Teraz to jest głupie takie wyrzucanie, Jesus. O, fuck you, skontrowałeś mi. Fuck you, ty typie. A, nie dam się. Nie dam się. Pytanie, czy teraz go mogę tutaj wyrzucić, czy nie. I... Wygrałem właśnie bijatykę, rzucając go w reflektory. On nie poleciał przez nie poleciał tam na dół, on się po prostu przywrócił. I dzięki temu stałem się zwycięzcą. Wow. To była najlepsza bijatyka w historii chyba. Ja pierdykam. No dobra, ale Galgano z Ciampą nie zawalczyli. Ej, przynajmniej jeden plus, zostawiłem ich walkę na takeover potencjalnie. Co? Średniawo? Przecież zdobyłem wszystko to, co miałem. Wygrałem. Czemu oceniłeś to jako średnie? Company Man level 1 mam teraz. Dobra, a co to mi daje? Co to mi daje, proszę mi powiedzieć? Progression, tak. Tutaj mogę tak, z Renę gadać, jeżeli nie jestem zawiązany ze scenariuszem, a tutaj... Mogę atakować gwiazdy, jeżeli też nie jestem związany ze scenariuszem. Okej, okay, to jest plus. Później będę miał kolejne levele. Dobra, idziemy sobie do domu i zaraz widzimy się. Być może w końcu w walce! Jednak nie, Triple H. No Jezu! Typie! Już mnie denerwujesz, ciągle mi sakit mówisz. Jestem twoim mistrzem NXT. Traktujesz mnie jak jakiegoś typa z Performance Center. Grudzień, tydzień trzeci, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, może jakąś dobrą walkę stoczę? Chociaż... Nie wiem. Mam gadać z gwiazdami. Jezu, tam nikogo na stówę nie będzie. Ja chcę wykonać coś w końcu związanego z walką, a nie, że ktoś mi zaproponuje o run in, o to, tamto, sram, to w ogóle gdzie kto jest? A jest Strong. Cześć! O, nazwał mnie mistrzem. O, tak, team match? O! Tylko jesteś tym dobrym, ale spoko, mogę. Mogę. Okej, wygraj walkę. Dostanę 100 kredytów znowu, spoko. Jezu, jego twarz, te mimiki w tej grze, to jest tragedia jakaś. Autentycznie, dobra. Idziemy sobie zrobić walkę tak teamową. Pierwszy raz w karierze naszego Rockiego. Wow. Baron, nie przynudzaj, nie zawiedź mnie, wygraj tę walkę. Wow, super. Widzę, że te rozmowy już są coraz lepsze z nim. Okej, okay, versus Akam i Rezar. Show closer promo No Way Jose. I Bobby Roode kontra Wolf. Okej, okay. Dwie walki w tym odcinku są spoko. Ja jestem na tak, zawalczmy. Kurczę, tak team match.
Czy potencjalnie jako mistrz NXT mógłbym jeszcze zostać mistrzem tag team NXT? Czy to jest kurczę możliwe? Cholera wie, ale nie wiem, ile będzie trwała ta kariera w NXT. Jeżeli, mam nadzieję, błagam, będzie dobra ta kariera i długa, to chciałbym zdradzić Stronga i mieć go jako swojego przeciwnika o mój pas, prawda? Chciałbym coś takiego zrobić. Wtedy już byłbym pełnoprawnym tym złym i bym mógł z dobrym Strongiem walczyć. Brzmi to dobrze. Oczywiście jak na grę wideo, no nie, a nie, że na zwykły scenariusz. Czyli zas jak oni wyglądają. No, więc tak tym po prostu. I cannot wait. Ja też nie mogę się doczekać. Kurczę, tak team mecze z 3 w tej grze rozegrałem ogółem, no nie, a w karierze będzie to pierwszy raz, więc zobaczymy, kurczę, jak mi to wypadnie. Kto wchodzi pierwszy? Pewnie Strong. Nie, ja. Buczą, czy mi się wydaje, czy oczywiście popsuta logika gry? A, NXT Champion! Chyba jeszcze nie mam zmienionej wyjściówki pod pas. NXT Champion! The Rocker! Bay, bay! Oj tak. Strong teraz wchodzi. Pomijamy, bo już widzieliśmy. A autorsi chyba mają beznadziejną wyjściówkę. Właśnie ta babka straciła swój, wiecie, sign, no nie tabliczkę. Super efekty wideo. Okej. Okay. Czy oni z Polem Elleringiem jeszcze wbiją tutaj? Zobaczmy, przekonajmy się. Nie, sami, a oni są mistrzami tag team. No okej. Okay. Chyba faktycznie jeszcze rok temu mieli te pasy. No dobrze. No dobrze, zobaczmy, co wyniknie z tej walki. Jak ją sobie poprowadzę. Ja ją zaczynam. A jakbym w ogóle Stronga nie wprowadzał, to byłoby w sumie fajnie, prawda? Yeah. Mam nadzieję, że on się odsunie i mnie nie strądzi. Dobra, jednak nie będę z Lin skakał. Przypinamy go. One. Nie, dobra. Nie bawimy się tak. Roddy sobie tam zbiera jakiś statystyk. A ja? O fuck, on pierwszy to zrobił. Fuck. A to taka minigra była, ej, ale jaja. Taka minigierka, to ja nawet nie wiedziałem. Kurde, too fast. Mam dwie kontry tylko. Too fast. Chyba coś was grzeje. Ała! Ojojoj. A dobra, back and forth, udało mi się. Jaki fajny leg sweep? Mogę tak to nazwać? Yeah! Troszkę klawiszologii bardziej ogarniam. Liczę, że mi się to przyda akurat. Dlatego będą te walki dostawały trochę więcej gwiazdek, bo move variety, prawda? Liczę, że się za bardzo nie zmęczę. O Jezu, ale ciosy. Ale puncze. Nie odchodź za daleko, nie odchodź. Nie, o, znowu wykonuję to. Nie odchodź za daleko, żebym mógł skoczyć, bo jestem słabym, wiecie, lotnikiem. Czy to jest signature? Chyba tak. Ja jednak się jeszcze... Za słabo jest zmęczony. Faktycznie, on ma tutaj puste ciało, jeszcze nie ma żadnych ran, prawda? Ale jednak kontrujemy, bitches! What the fuck, on przecież prawie usiadł. O, jedziemy twarzyczko po linach. Ale to musi boleć, szczerze. No, tam Roddy klaszcze. Klaszcz sobie, ja cię nie wpuszczę do ringu, stary. Piu! No dobra, on ma trochę tych kontr. Boję się najgorzej, jeżeli on się zmieni z Rezarem i właśnie to chyba teraz zrobi. Czy on się zawiesił właśnie? Akam. What the fuck? Nie, będzie odświeżonego brał typa. Ale ja postaram się jak najwięcej tutaj w tej walce zrobić.
To może być trudne, bo ja będę walczył hot tak. Okej. Okay. Bo wiecie, będę robił takie rzeczy. Co? Wchodź! What the fuck? No. O, jaki kopas. Myślałem, że go strong trochę pobije. Może troszkę tutaj double team, pewnie zmiana będzie, ta zmiana, tak jak myślałem. Jednak zmiana, ale spoko, niech sobie coś porobi, leg sweep. O, i teraz ładny łokieć, kurczę, w plecy. Ja mogę opuścić, a nie! Ja jednak muszę opuścić ring, dobra. Ej, nie! No. Czemu mi automatycznie do cornera wziął? Ja sobie chwilkę mimo wszystko odpocznę. Mam 89% paska, to oznacza, że za niedługo będzie signature, więc ja będę chciał się z nim zmienić. Ale sobie poładuję tutaj trochę. No niech Roddy sobie radzi tutaj. A jak zrobić, że chcę się z nim zmienić? Pewnie to. Daj, zmień się. Co ten Roddy będzie robił? O. Dobra, super, znowu double move. Gitarka, ej, fajne są te tak tym meczem mimo wszystko. Yeah, shoulder block, razy dwa. Co chciałbyś jednak? I boom, DDT, ładne. 2,5 gwiazdki już ma walka. Ale my signature robimy, nie skontrujesz crouching uppercuta. A teraz finisher. End of her deck. Błagam. Jest. 3,5 gwiazdki już ma walka, o wpytę. Gitarka. Pinujemy. Spróbujmy przypiąć. One. Fuck, mogłem przecież jeszcze jego ten. Ty się nim Kurde! Jeszcze raz. Co to będzie wtedy? Kurde, odklepał. Znaczy, łopatki podniósł. Fuck you. A, ładne kolanko. Yeah. Co by mu jeszcze zrobić? Cholera wie. Irish Whipa. O Jezu, co ja zrobiłem? O, jaki spear. Poleciał w Roddy'ego. A nie, tak nie. What the fuck? Ja sobie trochę poładuję tego i owego. Pozbieram życia, zdrowia. Roddy, nie możesz tego robić. Ale dobra, spoko. What the fuck? Ej, co? O Jezu, jakie ruchy. Ja przypnę go dla jaj. Zobaczmy, czy Roddy coś tutaj zrobił. Ale nie, on zaraz mi... Rezar jeszcze nie wbił, dobra. Nie, to Akam nie wbił. Fuck you. Akam już też prawie ma signatura. Ja chcę go tak za liny. O fuck. Albo do cornera. I zrobić... Nie, to. Już to robiłem. Oj, czy on będzie krwawił? To chyba oznacza krwawienie. Tak. Wynieśmy go. Jep. Teraz pytanie, co ja mogę zrobić? Znowu to samo. Publika... O nie, zmieniajcie się! Fuck, on przecież już był tak zmęczony. Ale dobra. Spróbujmy. Lol. One. Kurde. Ja z Roddy'm nie chcę... Dobra, zmienię się, bo on porobi trochę więcej tych gwiazdek. Porób trochę mi tutaj ruchów, stary. Czemu mi na te liny wskakujesz? Z jakiej racji ja tak wskakuję na te liny jednak? No ja chcę wyjść poza ring, wiecie, na krawędź. Jak Rudę Roddy'ego wpuszczę... Czy ty już go przypinasz? Nie. To chociaż trochę pozbiera, mam nadzieję, gwiazdek za wykonywanie innych ruchów, prawda? Bo on ma jeszcze inny moveset, prawda? No nie? Prawda? Dasz radę. Muszę obserwować, czy faktycznie... Aha, super.
Faktycznie tutaj będę dostawał jakiś rating lepszy za to, że Roddy coś robi. Tamten sobie odpoczywa, tak? Okej. Ty się nim zajmij, ja tutaj się Rezarem zajmę. I dostajemy gwiazdkę. Jakbym miał 4 gwiazdki, to byłbym happy w sumie. NXT, NXT. Czemu każdy z nich już ma tego? Signatura. Fuck you. On mnie skontrował. O, kolejny krwawi? Running Bulldog, super. Ale już też zmęczony trochę jestem chyba. Ej, tylko żeby ich nie odliczyli. Pił. Oj, oj, oj. Nieczysto. Nieczysto, ale pomogłem. Zmień się. Zmień się ze mną. Czy ty nie wykonałeś właśnie jeszcze finishera? Zmień się. Zmień się. Dobra, super. Zaraz będą te 4 gwiazdki. Wow. Czy mogę go zaatakować? Nie. Dobra. Ja już mój tak signatura nie zrobię. What the fuck? Nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Fuck you. Muszę się... Nie! Nie! No czemu mi Rocky nie biegł? No fuck! Rocky mi nie biegł do tego, tylko ten za szybko się czołgał i nie mógł się zmienić. I teraz patrzcie, co się dzieje. Zaraz mi finishera zrobi. Oh fuck you. Wow. Co ja tu muszę zrobić do cholery? Lutash Press, spoko, już 4 gwiazdki. Ja go spróbuję przypiąć. Znaczy będzie rope break pewnie. Nie. Fuck you! Ile ja mam jeszcze walczyć? Do cholery jasnej, oni się zmieniają jak nie wiem. Aż też jestem zmęczony, też jestem... Kurde, no nie chciałem się zmieniać. O Jezu, czemu kliknąłem A? Nie podoba mi się to, wytyfy sędzia. Fuck you. Fuck you. No kidding. There weren't even any lights on. Fuck you. I don't think there are two teams I'd rather see square off against each other. Dobra. Weź go wykończ, jak oni się jeszcze raz zmienią, to ja już nie wiem, mam dosyć. Chcę odpocząć trochę. Ej, zaraz, co? Jak go podniósł? Ej, ja chciałem się do tego, do taga. Tak, 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 tak. Zmień się ze mną. Zmień się, double team, ostatni double team, dawaj. I już kończymy to. A oni się znowu zmienią pewnie, tak? Ale te tag team mecze jednak są przesrane. A ty co? Fuck no. I znowu on wbije. Sio. No, przypnij go w końcu, klawiszolog, jesteś zwalona. Trwa. What? Ile mam go jeszcze bić? Ile jeszcze mam go bić? Boże, sił nie mam. Jeszcze mnie skontrował śmieć. O co tu chodzi? On mi finishera właśnie zrobił, jeszcze to chyba przegram. O co tu chodzi? Roddy, uratowałeś mi dupę jednak. O, sędzia leży, co się dzieje?
Nie, i Roddy mi właśnie ten. Ej, bez jaja, to przegram. Ja to przegram, autentycznie. Jestem już rozwalony tutaj w tym ringu. Dobra, jednak skontrowałem to. Oh, fuck you. Boże! Z jakie ja mam jeszcze ruchy tu zrobić? Autentycznie. Ja nie mam sił już. Ja nie mam sił już. Znowu przejeżdżam po tym. A on się znowu zaraz z nim zmieni. Spróbujmy submission. Submission, jedziemy. Such a dangerous hold. He is a one man gang in there. He's just about there. Fuck! Jak? No jak? Ja mam poziom medium, no. Czy ja mam tej walki nie wygrać? On zaraz się zmieni. On zaraz się autentyko z nim zmieni. Fuck you! Fuck you, już ta walka ma tyle gwiazdek. Błagam. Błagam! Co to za kontrolsy? Czemu mnie skontrował? O cholerę tu chodzi! What the fuck, jaki clothesline? Nie no, on mnie przypnie, koniec! Roddy, rób coś! Jesus, ratuj dupę mi! Ale to jest trudna walka, jaki fajny backstabber. Leżymy we dwójkę, masakra jaka to jest walka, czajcie? Przypnij go, a jak nie, to zaraz mu signature raz zrobię. Przypnij, kliknąłem B! Nie, oni są na jakimś legendarnym poziomie. Chcę mu signature raz zrobić, błagam. Zbieraj siły, Rocky! Kurde! Co się tu dzieje? Absolutnie nie rozumiem. I zaraz on mi wykona. Jest, udało mi się skontrować, jest! Dobra, finisher! Błagam, lecimy z tym! Finisher! Dam radę! Jest! A teraz tamtego! Błagam! Przypinaj! Wow. Przyznam wam, bawiłem się zajebiście. Cokolwiek mogę o tym wszystkim powiedzieć. Te emocje, że nie mogłem ich przypiąć, prawda, że ciągle interweniowali i tak dalej. To mi się w cholerę podobało. Ja zdobyłem przypięcie, starałem się jak najszybciej to zrobić. Udało się. Długi strasznie odcinek i tak dalej, ale się udało. Czy mogę go zaatakować? Cztery i pół gwiazdki, normalnie kawałek paska i byłoby 5 gwiazdek za tą walkę. Aż się zastanawiam, ile hajsu zarobię za to. Ej, to było super spoko. Oceńcie tę walkę w komentarzach. Mimo później powtarzania tych ruchów, no bo jakby nie patrzeć, kurczę, no później się powtarzają te ruchy, no nie? Ale jak wam się to podobało? Czy jest jakiś wzrost wydajności we mnie, że trochę lepiej robię te walki, czy jednak wciąż są jakieś nudne? 549 Instant Classic Rematch. Pff, nigdy w życiu, ludzie. Wow, to było spoko. Tylko boli fakt, że nie rozpocząłem jeszcze scenariusza, wiecie, ze Strongiem, no nie? Ale po tej walce aż chcę normalnie ze Strongiem, wiecie, mieć rywalizację kozacką. Klap, klap, klask, jej. Siema, ale pewnie jesteś zadowolony. O kurde.
Chcesz to samo za tydzień, no na pewno nie tak team match, Baron. No i jednak udało mi się jeszcze zdobyć tutaj, wiecie, popularity. Mam level 2 fan favorite, okej, okay, on the right track. Spoko, dostałem takie osiągnięcie. A ikonka tego osiągnięcia to awesome, Miza. Loot crate! Jakie teraz czapki dostanę? Co to za czerwona karta? Diving moves. Okej, okay, ruch dostałem jakiś. Ale diving moves nie jest mi za bardzo potrzebny, bo... wiecie, no jestem słaby z jako high flyer, no nie? Czyli nie mogę sensownych ruchów robić z trzeciej liny z narożnika. Dostałem skarpetki Kaszusa Oh No. Super, mam nadzieję, że jeszcze ich nie wyprałeś. I dostałem strój Bam Bam Bigelowa. Okej, okay, jej, spoko. Chyba jakiś legendarny item i to jest chyba tyle. Tak, słuchajcie ludziska, resztę zrobimy już w następnym odcinku. Wow, to było coś. Mam nadzieję, że będzie jakiś już scenariusz na następny odcinek. Dzisiaj odcinek żył fajną walką, tak ja przynajmniej uważam. Macie swoje opinie? Zostawcie w komentarzach. Jak zwykle zostawcie sporo łapek w górę, jeżeli seria wam się podoba. Będę wtedy wiedział, czy chcecie 2K19 niedługo lub w premierę, lub niedługo po premierze. Zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!